Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie. Także jak obiecałem, zrobimy tutaj podgląd naszej postaci, naszych specjalizacji, naszych statystyk, połączenia tego wszystkiego i co z czym się je. Prosiliście mnie o to, także oto macie ten materiał. Także przejdźmy od razu może do rzeczy. Zacznijmy sobie od, może w sumie od samego wyposażenia w chwili obecnej. Więc zaczynamy od hełmu. Mamy hełm awanturnika mocy, który daje nam przede wszystkim maksymalne zdrowie, bo to jest bardzo ważne, więc ważna perka, bo to się mega przydaje. I od razu fajna rzecz dodatkowo do tego zdrowia przy zabiciu, tu mamy 91, później zręczność i do generowania bariery. To są takie perki, które moim zdaniem są jedne z bardziej potrzebnych, tym bardziej na hełmie. No i oczywiście oznaczenie. Naznaczenie umiejętności podstawowe zapewniają 20% redukcji obrażeń. Mi akurat wypadł na 5,5 sekundy, także naprawdę mega dobre. Normalnie to jest chyba na 2 sekundy, jeżeli to jest naznaczenie, a tutaj go wydobyłem i mam 5,5, także naprawdę mega fajna sprawa. Polecam każdemu. Myślę, że tutaj po tym opisie będę czekał tak parę sekund, żebyście po prostu przerwali sobie film, zobaczyli, czy taki macie, albo po prostu zrobili sobie screena. Dobra, dajmy dalej. No oczywiście pancerz, z którego jestem mega dumny, brzytwiasta zbroja, którą dosyć ciężko wydropić, powiem szczerze, ale co ona nam daje? Przede wszystkim bardzo dużą ilość pancerza, bo w tym wypadku jest aż 1433. Potem zyskujemy 11387 obrażeń od cierni. No to jest max rolka, więc to sobie oczywiście wziąłem. No i oczywiście na zdrowie, no bo to też się przydaje. Wszystkie kamyczki, które mamy, robimy na zdrowie. No tutaj myślę, że ten unikat jest na tyle uniwersalny, że każdy go ogarnie i myślę, że będzie spoko do ogarnięcia, do rozpoznania. Sorki. Wirujące runiczne rękawice, które są bardzo fajne, bo dają nam oczywiście wirujące ostrze, tutaj szybkość ataku, zręczność i rangacz plus 4 do wirującego ostrza, bo jesteśmy główni pod wirujące ostrze zrobieni, czyli wirujące ostrze to są wszystkie obrażenia od umiejętności głównych, od napaści, od nasycenia, ale poszliśmy głównie w obrażenia od napaści i w umiejętności właśnie główne. No i od razu plus 4 rangi do wirującego ostrza, to jest w ogóle szok, bo pierwszy raz taki item mi się 4x4 trafił, więc tutaj warto zwracać na to uwagę, jeżeli jest nazwa wirujące runiczne rękawice, brać od razu i rolować. No i oczywiście 23% do szybkości ataku na 4 sekundy po uniknięciu ataku, także wyobraźcie sobie, jaki to jest szybkość ataku. No zresztą na streamie ostatnim na pewno widzieliście, w jaki to wszystko działało i myślę, że naprawdę jest to mega, mega szybki atak i z goli brodą się fajnie to stakuje. No i oczywiście na rękawicach z racji tego, że mam ultimate'owe tutaj łuk, no to nie mogłem go dać, bo tutaj już jest to, ma to swoją pasywkę, aczkolwiek no tutaj wtedy dałem to wirujące ostrze. Następnie mamy archonckie baskiny obrońcy. To jest bardzo ważna rzecz tutaj, bo dają te spodnie nam przede wszystkim, czy to są spodnie te czy inne, zwróćcie uwagę ogólnie na dwie rzeczy. Pierwsza to jest, jeżeli postać jest okaleczona, twoje mikstury zapewniają również 30% maksymalnego zdrowia w postaci bariery. No super sprawa, dlatego im więcej zdrowia, tym więcej bariery, a bariera tutaj naprawdę jest mega fajna. W poprzednim live'ie, jak sobie obejrzycie, pokonałem Baczera, praktycznie nawet się nie pocąc, bo można powiedzieć, że stałem praktycznie w miejscu i go rozwaliłem. Bo nie dawał mi takich obrażeń z racji tego, że ta bariera co chwilę praktycznie wchodziła, plus ta regeneracja zdrowia, która jest z wcześniejszych itemów. Przede wszystkim na jakich obrażeniach się tu skupimy? No, na redukcji obrażeń od pobliskich wrogów, to jest bardzo ważne, czyli ta redukcja i ogólnej redukcji obrażeń i 7,6% to jest bardzo ważne, plus tutaj mam dodatkowitego pancerza 4,8 i szansę na unik przed pobliskimi wrogami, to jest taki mniej ważny, aczkolwiek tutaj takie typowo do obrony rzeczy jak najbardziej być muszą. No i oczywiście, gdy zadajesz obrażenia wrogowi elitarnemu, zyskujesz na 10 sekund bariery. To jest po prostu aspekt obrońców, który myślę, że już dobrze znacie. Następnie zwodzące generalskie buty. Dlaczego one? Dlatego, że po pierwsze dają mi aż plus 3 ładunki odskoku, więc mam 4. No i po drugie ogólne odporności, czyli
prawie 50, bo to jest 43,9, no ale powiedzmy, no te 50 odporności na ogień, 56 odporności na trucizny, odporność na cień i plus 3 rangi do cienistego kroku, więc naprawdę genialne rzeczy, dlatego ich tego nie zmieniałem, a odporności później pokażę wam, jak to wygląda. I uwaga, kolejne plus 3 rangi cienisty krok. Jakby mi się udało zrobić 4, no to już by było genialne, ale plus 3 to i tak jest sporo dosyć. Oczywiście pasyweczka. Wybaczcie, jeżeli twoja postać ma ograniczoną kontrolę i zostaje okaleczona, zyskujesz nieustępliwość na 4 sekundy i czas na odnowienie tego efektu wynosi 40 sekund. Dosyć fajna sprawa, jeżeli macie nóż na gardle, to wiadomo, o co chodzi. Przede wszystkim łuk podniebny łowca. Dlaczego? Ano dlatego, że daje plus 3 rangi mocy pasywnej nad użycie, czyli tutaj już się bawimy w pasyweczki. Daje nam to dodatkowo obrażenia od trafień krytycznych oraz od umiejętności strzelectwa i dosyć sporo zręczności. Ogólnie, głównie dla tej pasywki dałem, że mamy plus 3 mocy pasywnej, ale jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz. Pierwsze, czyli ten aspekt, pierwsze zadawane przez ciebie obrażenia na wroga jakby bezpośrednie, czyli właśnie jak stakujecie goli brodę, jest krytyczne. Także pierwsze obrażenia zada najwięcej obrażeń, które wejdzie. Więc to fajnie się z Golbrodą stakuje. Naszyjnik nieposłuszeństwa, no moim zdaniem nic dodać, nic ująć, najlepszy pas w ogóle ever, najlepszy naszyjnik, jaki miałem. Dlaczego? Przede wszystkim daje nam odporność na wszystkie żywioły, więc kolejno na ogień, na wodę, znaczy na wodę, na lód, elektryczność i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim ciernie, 952 ciernie, plus te ciernie, które mamy tutaj, plus 11300, czyli praktycznie ponad 13, powiedzmy, tysięcy, w zasadzie, no, 12 z hakiem, w zasadzie, 12400 niecałe, bardzo fajnie się to sprawdza, plus 3% do całkowitego pancerza i uwaga, plus 3 mocy pasywnej mistrzostwo broni, no genialna sprawa i w dodatku jeszcze obrażenie od umiejętności napaści, a oczywiście napaść to jest co? To jest właśnie wirujące ostrze. Wyobraźcie sobie, że 16459 z jednego ostrza leci, to no damage jest naprawdę pokaźny. No i oczywiście tutaj, gdy zadajesz jakiekolwiek obrażenia i to jest bardzo ważne, żeby to dawać na amulecie, żeby zwiększyć maksymalność tego efektu, zyskujesz premię 0,75% do pancerza na 4 sekundy, efekt kumuluje się do 45%, czyli wyobraźcie sobie, że jakby o prawie połowę macie więcej pancerza, nie? Przez to. Oczywiście bardzo ważna rzecz w brutalnym sercu, pewna ilość tam otrzymywanych obrażeń jest zablokowana, a później kiedy używasz podstępu, czyli właśnie nawet tutaj będzie to podstęp, czyli tutaj cienisty krok bodajże, nie, przepraszam, trująca pułapka, podstęp, tak jest, no to to wybucha i zadaje 250% obrażeń, ale chodzi o co, że 16% otrzymywanych obrażeń jest zablokowane, no to jest mega, 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 mega dobre. No i oczywiście warto to mieć obowiązkowo. Przyspieszający sygnet. Dlaczego on? Dlatego, że przede wszystkim daje nam regenerację zdrowia. Jeżeli nie odnieśliśmy obrażeń, jest szansa na szczęście wytraw, szansa na trafienie krytyczne, obrażenia zadawane wrogom w stanie oszołomienia i to głównie dlatego go wziąłem. No i trafienie krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają twoją szybkość ataku o 17%. Bardzo fajne, bo ta szybkość ataku jest po prostu mega ważna na łotrze, tym bardziej, że jak z dużą mobów szybkość ataku będziemy ładować na każdym z mobie, zestakuje nam się wirujące ostrze, to dostaniemy dodatkowy heal po prostu, bo im więcej wrogów zabijemy, za każdego zabitego wroga mamy ponad tam chyba 200 zdrowia więcej albo 300, czy tam jakoś tak, w każdym razie dosyć sporo. Co tutaj dawać? Oczywiście podstęp, no czyli brutalne serce, chodzi mi tutaj o to. Po użyciu umiejętności podstępu zostawiasz za sobą niestabilną cienistą pułapkę, która prowokuje wrogów i pułapka wybucha po połowie 4 sekund, zadając tam nieważne już jakie obrażenia. Chodzi o po prostu samą pułapkę, żeby odagrować od siebie moby. No i oczywiście must have, potępienie, czyli nasz starożytny sztylet, który jest bardzo dobry. Przede wszystkim zadawanie obrażeń pobliskim wrogom, bo na te główne obrażenia na pobliskie wrogów i odsłonięcia to są dwa, na które jak najwięcej trzeba dać tutaj punktów, jak najwięcej tych procentów, no i umiejętności oczywiście główne, to są te trzy. I tu jeszcze mamy dodatkowo obrażenia zadawanych przy użyciu broni do obu rąk, czyli właśnie sztyletów też, bo chodzi o to, o oddzielnie jedna ręka i druga ręka.
więc jest naprawdę spoko. Dodatkowy damage. Oczywiście. Sureczka. 18% szansy na trafienie krytyczne okaleczonych wrogów. Też fajna sprawa. Szybkość ataku. Znowu szybkość ataku. I uwaga, perełka na tutaj wisienka na torcie. Twoje umiejętności główne zadają obrażenia zwiększą na o 24% razy za każde 3 punkty zużyte kombinacje. Czyli jak to działa? Mamy tutaj oczywiście punkty kombinacji, więc specjalizacji, jeżeli dropnęliśmy potępienie i tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli dropnęliśmy potępienie, bo wcześniej jest wewnętrzne spojrzenie, ładujemy sobie punkty kombinacji i wtedy jak zaatakujemy jeden raz, mamy 30% szansy, że od razu nam się 3 zapełnią, więc to jest naprawdę kozak. No i tutaj tak to wygląda. No i oczywiście drugi, najciężej wydaje mi się do zdobycia, Hanjara Shary, który jest ultimate'owym sztyletem również, który też pobliskich wrogów nam buffuje obrażenia od nich, szybkość ruchu po zabiciu elity bardzo się to przydaje, szansa na szczęśliwy traf, to jest mniej przydatne, ale jednak zawsze to warto mieć. Obrażenia zawodowych wrogą w ograniczonej kontroli, czyli pod umiejętnością pułapki i tak dalej, i tak dalej. I obrażenia od umiejętności podstawowe, ale no tutaj najlepsze rzeczy z tego taka, że trafienie z użyciem tej broni zwiększa twoją szybkość o tak o 4-3%. To już kurde chyba czwarty albo, no, czwarta rzecz, która mi zwiększa szybkość ataku, także możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Na czysto, bo tutaj mam chyba na pancerze ciernie są zwiększone i ten, no to ogólnie wygląda tak, moc ataku 6989, ale po buście to wychodzi około 8 do 10 tysięcy, w zależności od tego, jak się tam wyboostuje, bo nie wiem, czy tutaj to będzie pokazane, ale chyba nie, że jak przejdę 15 metrów, to będę miał boosta, nie, no to trudno. Pancerz 6863, więc o 70% mniej obrażeń otrzymuje od wrogów na moim poziomie, aczkolwiek z tutaj nakładu ułożonym efektem z tego naznaczenia będziemy mieć około 10, 11, 12 tysięcy pancerza, także naprawdę sporo. Zdrowie 6032, no jak mówię, im więcej zdrowia, tym lepiej. Z levelem dobrze jest sobie te zdrowie boostować przez właśnie glify, przez właśnie te wszystkie rzeczy, ale tu zaraz do tego przejdziemy. Czyli tak wygląda mniej więcej postać, specjalizacja i teraz przejdźmy może do od razu zdolności w drzewku. Przede wszystkim na początku ładujemy fundamentalną ranę kutą, czy znaczy rana kuta, potem wzmocniona i fundamentalna dla lepszego efektu. Tu już nie będę nic dalej tłumaczył, bo w sumie nie trzeba. Oczywiście wiadomo, wirujące ostrze, później wzmocnione wirujące ostrze i tutaj najważniejsza w nich rzecz, czyli ulepszone wirujące ostrza, które dają nam to, że wrogowie są oszołomieni, kiedy przebijają ich wirujące ostrza. Cały czas one są ze mną, więc wyobraźcie sobie, chodzi o to, że wrogowie nie mogą atakować ani używać umiejętności, ale wciąż mogą się poruszać. To jest bardzo dobre połączenie to z tutaj, już powiem... gdzie to było? Była umiejętność, która powala wrogów. O! Po oszołomieniu wroga czas odnowienia twojego skoku jest skrócony. Dobra, sorry, to nie to. Podstępny atak. Po trafieniu krytycznym oszołomionego wroga zostaje on powalony na 1,5 sekundy. Czyli no, on cały czas jest oszołomiony, więc on cały czas będzie powalany, on stanie i pada, on tak wygląda, jakby tak cyk do góry chciał na dół, cyk na dół i tak cały czas. Więc to jest bardzo dobre, tym bardziej plus pułapka, która go przewraca, no to jest instant praktycznie przewrócenie, bardzo dobra sprawa. Tutaj bym się starał robić 10 na 5, ale niestety mam 9 na 5, ale to i tak już naprawdę mega fajnie. Co my tutaj będziemy mieć dalej? Oczywiście wysysające uderzenie, które przywraca nam maksymalne zdrowie, czyli 181 za każdego mobka, ale to jest 181 z samej mocy pasywnej. Mamy jeszcze inne itemki, które to buffują, więc to będzie jeszcze więcej. Oczywiście solidność, twoja redukcja obrażeń z bliska jest zwiększona, no bo atakujemy z bliska, więc to jest wiadomo, że to musi być. Potem mamy cienisty krok, który mamy 4 na 5, więc naprawdę spoko. Spoko sprawa. Potem będzie wzmocniony cień, żeby zwiększyć szansę na zadanie obrażenia, trafienie krytycznego temu wrogowi. I oczywiście metodyczny cienisty krok, który daje nam to, że po jego użyciu wrogowie są zestunowani na 2 sekundy. 2 sekundy to jest dosyć sporo, akurat dobre to jest, żeby cooldown się nam jakiś tam zrobił, na przykład na pułapce lub na
jakiejś innej umiejętności, którą akurat nam te powiedzmy 2 sekundy będzie brakować. Mistrzostwo broni, no tutaj jest genialne, bo tutaj mi się udało zrobić 6 na 3, właśnie przez te rękawice między innymi. I tutaj sztylety, obrażenia są zwiększone o 30 razy, 30% razy, gdy atakujesz wroga będącego w pełni sił. Czyli jak atakujemy go mocą tutaj pasywną, tą, plus goli broda, plus inne tam rzeczy, które się tutaj wszystkie łączą z tego, co wam pokażę zaraz, to właśnie z tym łukiem jeszcze, który nam trafia krytycznie, pierwsze uderzenie, więc jak wejdzie goli broda zawsze, to będzie praktycznie krytyk. No i wtedy mamy dodatkowe to obrażenia o 30% razy zwiększone, więc robi robotę. Przede wszystkim pętno, to wiadomo, no i wzmocniony pęd w zasadzie tyle, bo tutaj nie widzę potrzeby, żeby zadawać obrażeń pędem. Zadawane obrażenia pędem wrogom o ograniczonym kontrolnym skracza czas odnowienia ładunku bez sensu i pęd spowalnia trafionych wrogów o 30%, a jak są już spowolnieni, to oszołam. Ja też w sumie bez sensu, moim zdaniem nie używam tego, więc tylko tyle. Błyskawiczny gambit, jeżeli chodzi o pasywki, po oszołomieniu wroga czas odnowienia twojego skoku jest skrócony, przydaje się. Wstrząsy po odrzuceniu lub powaleniu wroga, to jest zarąbiste, po odrzuceniu lub powaleniu, a często powalam wroga, zyskujesz zwiększoną szansę na zadanie mu krytycznego trafienia, czyli dosyć jest duża szansa na kryta. No i oczywiście podstępny atak, to już mówiłem, że po otrzymaniu, po trafieniu krytycznym oszołomionego wroga zostaje on powalony na 1,5 sekundy. Lećmy sobie dalej do kolejnego drzewka, to jest pułapka trująca i tutaj wzmocniona trująca pułapka, żeby tylko powalać wrogów, no bo tutaj nie ma sensu, że ona przy aktywacji wyzerowuje czas odnowienia moich umiejętności nasycenia bez sensu lub że zdajesz zwiększone obrażenia, bo i tak w to nie idę, więc to chodzi tylko o ten efekt. Tak to wygląda, więc bardziej się tutaj nie opłaca po prostu iść. Następnie nadużycie oczywiście z mocy pasywnej. Mamy obrażenia zwiększone wrogom w pełni sił i okaleczone, czyli zobaczcie, w pełni sił o 36%, gdzie tutaj mamy 30%, czyli 36 plus 30 mamy 66% więcej obrażeń wrogom będącym w pełni sił. No to nic dodać, nic ująć, pasywki się stakują jak coś, także ciekawe. No i oczywiście złośliwość, zadajesz obrażenia zwiększone o 9% odsłoniętym wrogom. Też dosyć fajne. I tutaj, że odsłonięci wrogowie otrzymują zwiększone o 20% obrażenia, tak? Czyli tutaj jest na tej zasadzie, że jeżeli mam to na 9, czyli to jest 20, jakby 9% więcej jakby obrażeń. Kolejna pasywka, zabójczy jad, żeby zadawać obrażenia od trucizny zwiększone. Wiem, mówiłem wcześniej, że nie opłaca się tego robić, ale musiałem tutaj jakoś punkty rozdać, bo to jest razy, a tutaj by było... chociaż nie, tutaj jest razy, dobra. Aczkolwiek tu chodzi o to, żeby po prostu ten punkt jakiś wydać, to już wolę od tego, żeby mi się tak na full dało. A tutaj zatruci wrogowie zadają obrażenia zmniejszone o 15%, mega przydatne. Potem klącienia, większe klącienia, żeby zyskiwać, przede wszystkim o to chodzi, żeby zyskiwać nieustępliwość na 5 sekund po użyciu klona cienia, więc jeżeli mamy jakiś negatywny efekt, użyjemy to, mamy nieustępliwość, czyli postać nie może objąć żadnych efektów negatywnymi, to i postaci naszej, i już nałożone zostają zdjęte, więc naprawdę genialne. No i przede wszystkim zwiększone obrażenie, czyli jak mamy tutaj 80% obrażeń nam zadaje klon cienia, no to tutaj mamy 20, czyli mamy 100% obrażeń naszych, czyli no dwa razy większe obrażenia zadajemy praktycznie, więc to jest naprawdę warto to mieć. Przypływ adrenaliny, że podczas ruchu regeneracja energii jest zwiększona, wystarczy raz to zrobić, bo już mamy wystarczająco dużą regenerację i jest ok. Pośpiech jest super, kiedy masz co najmniej 50% maksymalnej energii, otrzymujesz premię 15% do szybkości ruchu, a kiedy masz mniej niż 50% do szybkości ataku, więc to już kolejna jest nawet pasywka, to już mam 5 rzeczy, które mi zwiększają szybkość ataku, także no to jest niezły. Rozmach, po przejściu 15 metrów zadajemy 21% razy więcej obrażeń. Nic dodać, nic ująć, fajna sprawa i oczywiście walka w zwarciu jako ostatnia tutaj perka. Zadawanie obrażeń po bliskiemu celowi przy użyciu umiejętności strzelectwa lub napaści, w naszym przypadku to będzie właśnie mniej więcej też to wirujące ostrze. Strzelectwo zresztą też używamy. Zapewnia premię do szybkości ataku. No i kiedy obie te premie do szybkości ataku są aktywne, czyli od strzelectwa i od napaści, a i tego używamy, zadajesz wrogom o ograniczonej kontroli obrażenia zwiększone o 30% razy, czyli kolejny boost na damage. Normalnie tak to wygląda. Kurczę, już 20 minut się rozgadałem. Nieźle, dobra, to szybciutko teraz jeszcze zrobimy mistrzostwa.
jak to wygląda od samego począteczku. Idziemy sobie, przede wszystkim tutaj pierwsza rzecz, no to idziemy sobie w prawo do góry, żeby mieć tutaj wichrzycielstwo oraz wprawy, które daje nam obrażenia oraz zręczność i od umiejętności napaści, bo przypominam, że umiejętność napaści są to obrażenia od wirujących ostrzy. To tutaj sobie tak możecie w sumie zatrzymać film, zobaczycie sobie, jak to wygląda, może tak trochę przybliżę, żeby to było takie jaśniejsze może. Oczywiście z... No dobra, poczekam chwilkę, żebyście tam zdążyli sobie... O Jezu, przepraszam. Zatrzymać, akurat przed momentem mojego kichnięcia. No i teraz gniazdo glifu, zbliżenie. Dlaczego zbliżenie? No bo chodzi o damage i chodzi o to, że zmniejszone obrażenia otrzymujemy, kiedy dzierżymy broń do walki wręcz. Więc to jest spoko. Więc też mamy tutaj boosta na pancerz. Jak już tutaj zrobiliśmy pierwsze, przechodzimy zaraz na drugie. Tutaj u góry nic nie ma, to możecie sobie w sumie tylko tyle zrobić o w ten sposób, żebyście sobie tam nie musieli przejmować na tym u góry, co jest. Co jest tutaj bardzo ważne? Przede wszystkim, co to są za sama karta, co za węzły. Tajniki fachu. No i tu w sumie to wystarczy, bo to sobie możecie poczytać, co tam robi, tak żeby nie przedłużać. Ogólnie chodzi o damage i o no głównie damage. Przede wszystkim gniazdo glifu zmniejszenie, które daje nam zręczność, pancerz i zadawanych wrogom elitarnym obrażenia, więc super sprawa. I otrzymujesz obrażenia fizyczne zmniejszone od odsłoniętych wrogów, więc naprawdę super sprawa. Tutaj mam akurat na plus, mam tylko plus 5 do siły, aczkolwiek mam wystarczające to już jest, żeby... Wolałem tutaj iść trochę w bardziej wyobrażenia. Się zastanawiałem, czy tutaj nie dać siły, ale jednak zostałem przy tym. Myślę, że to nie był zły wybór, bo pancerz jest już naprawdę dosyć spory. Kolejna sprawa, lecimy tutaj dalej. Damy sobie to o, w ten sposób może, o. Wiadomo, że później się idzie do góry, to już się domyślicie pewnie. A może tak zrobię, o, żebyście wiedzieli. W każdym razie węzeł, cios poniżej pasa, zadajesz obrażenia zwiększone o 5% za każdego pobliskiego wroga z ograniczeniem o ograniczeniu. Czekajcie, to jest chyba w tłumaczeniu. Zadajesz obrażenia zwiększone 5% za każdego pobliskiego wroga o ograniczenia kontroli, czyli który ma ograniczoną kontrolę po prostu. Maksymalna premia do obrażeń wynosi 25% razy, więc też spoko. Oczywiście glif kontrola, czyli że za każde 5 punktów inteligencji w zasięgu zyskujemy premię do obrażeń przeciwko celom o ograniczonej kontroli. No i w sumie to tyle, no bo tutaj do inteligencji już nie dojdziemy później, żeby to zadawać obrażenia zwiększone. Spowolnionym lub wyziębionym, więc ani to nie jest dobre, więc w sumie jest git. Potem lecimy sobie wyżej o jedno. I czyli to jest to, co robię w zasadzie aktualnie. Chociaż nie, czekajcie, bo ja poszedłem tak tutaj, tutaj, tutaj. A nie, dobrze, sorry, dobrze. Już myślałem, że się pomotałem z tym wszystkim. Ale jest git. Idziemy przede wszystkim w legendarny węzeł wykorzystanie słabości. On się tak nazywa, ale go nie robimy. No i gniazdo glifu przede wszystkim bardzo ważne walka. Za każde 5% inteligencji zakupionych w zasięgu zyskujesz premię 2% do obrażeń od trafień krytycznych. Umiejętności wywołujące trafienie krytyczne przywracają 12% poniesionego kosztu energii. No po prostu super sprawa, nie? Dlatego jest tej energii dosyć sporo. Tak to wygląda na chwilę obecną. Będę to jeszcze oczywiście aktualizował. Mam nadzieję, że tutaj ten poradnik Wam się przyda. Jak coś, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie standardowo. Jakbyście mieli jakieś tam pytania odnośnie jakichś tam początkowych itemów, co polecam, czy lepiej zrobić tak, czy lepiej zrobić tak, na przykład, albo nie wiem, zadaję mniej obrażeń, dlaczego, bo mam taki sam na przykład build, zadaję mniej obrażeń, jak wykorzystać to wszystko. Przede wszystkim w sumie koniec mogę powiedzieć tak, że przede wszystkim skupcie się na to, żeby bić moby. Później dać prawy przycisk myszki, żeby wirujące ostrze już było, ale nie tutaj koło was, tylko żeby było wbite we wroga. Więc sytuacja taka, że jak go nie podniesiecie w ciągu 2 sekund, to ono do was wróci. Więc to jest tak, jak wróg ma gdzieś tak loła, powiedzmy, albo ma golibrodę, a nastakowaliście mu wystarczająco obrażeń, opuszczacie go i Nie, szybko nie robicie wierzę. dash, dash, spacja, spacja, żeby te ostrze jak największy dystans pokonało. I wtedy, jak ona się zacznie obracać, a ono pokona dosyć duży dystans, wtedy zadajcie największą liczbę obrażeń, dlatego ja tak skakam jak Yasuo, no, na midzie po tych minionach, nie?
Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo też mi się troszeczkę dzisiaj spieszy. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak mówię, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, dobranoc, cześć. Jeżeli wam się podobało, koniecznie zostaw subskrypcję, komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.